Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wita się z wami Bogusia. Cześć. Jestem pewna, że dzisiejszy podcast będzie wyjątkowy, szczególnie z mojego punktu widzenia, ponieważ będę opowiadała wam dzisiaj po raz pierwszy tutaj na łamach konglomeratu o czymś, czego fanką jestem już od 1996 roku, szmat czasu. Tak, wtedy też po raz pierwszy obejrzałam, przypadkowo właściwie, jeden z odcinków pewnego kultowego serialu i totalnie oszalałam. Ten serial to oczywiście z Archiwum X. Tutaj moi redakcyjni koledzy też przyznają się do tego, że są fanami tego serialu. Tutaj omówili na łamach konglomeratu 10. serię nową. Polecam, bardzo dobry podcast. Mando też troszeczkę w swoich nagraniach na temat X-Files opowiadał. A teraz ja dołączam do tego grona i bardzo się cieszę, że będę miała okazję, mam nadzieję, trochę więcej rzeczy związanych z Archiwum X wam omówić tutaj. Na początek muszę powiedzieć, że to nagranie pojawia się właściwie w bardzo dobrym momencie, ponieważ kilka dni temu w internecie pojawiła się informacja na temat ponownej reaktywacji serialu. Tak, będziemy mieli 11 sezon i to już pod koniec tego roku. Bardzo dobrze, bo 10 sezon zakończył się w taki sposób, że no, szkoda słów, gdyby mieli nie robić tutaj żadnej dokrętki i nie zamykać tych wątków, to byłabym naprawdę bardzo zła. Dodatkowo zapowiedziany jest także pewien wyjątkowy projekt audio. W najbliższym czasie ukaże się słuchowisko The X-Files Cold Cases. Taki będzie miał tytuł ten projekt. I jest on o tyle wyjątkowy, ponieważ do udziału w nim zaproszono bardzo dużą część oryginalnej obsady. Będziemy mogli usłyszeć Gillian, Davida, ale także Skinnera i Palacza. Także jest to projekt, na który już naprawdę bardzo, bardzo mocno czekam. Jeśli szczęście dopiszę i wystarczy mi czasu, to być może także i Cold Cases uda mi się tutaj na łamach konglomeratu dla was omówić. Natomiast na początek naszej wspólnej przygody z The X-Files wybrałam rzecz wyjątkową, mianowicie komiks. 6-zeszytowy crossover od wydawnictwa IDW. Rzecz, która ukazywała się na przełomie 2010 i 2011 roku. A mowa o połączeniu dwóch popularnych serii komiksowych. The X-Files właśnie oraz 30 dni nocy. Komiks z Archiwum X pierwotnie ukazywał się w wydawnictwie Wildstorm, ale później licencja ta została sprzedana do IDW, które za granicą wydaje także właśnie 30 dni nocy. I ten crossover był, mam przynajmniej takie wrażenie, projektem troszeczkę eksperymentalnym, ponieważ to połączenie bardzo popularnej serii w tym wydawnictwie z nowym tytułem, teoretycznie nowym, to ja mam takie wrażenie, że oni usiłowali wybadać rynek trochę, sprawdzić na ile na fanów z Archiwum X można liczyć. Że my jesteśmy takimi dość specyficznymi odbiorcami, no to oczywiście pomysł chwycił. A główną zasługę w tym należy przypisać scenarzystom, o których też właśnie kilka słów mam zamiar wam powiedzieć. Za ten projekt są odpowiedzialne dwie osoby. Przede wszystkim Steve Niles. Jest to autor tej pierwotnej właśnie serii komiksów 30 dni nocy.
Ja nie znam tych komiksów, nie miałam okazji ich czytać. Natomiast historię kojarzę ze sprawą ekranizacji, która w sumie jest jednym z ciekawszych filmów dotyczących wampirów, jakie powstały w ostatnich latach. W dobie tych wszystkich romantycznych opowieści o wampirach, różnych zmierzchów i innych później klonów, no to powrót do takiego drapieżnego i brutalnego wizerunku wampira był dla mnie rzeczą naprawdę bardzo, bardzo świeżą. Dlatego też uważam, że ten projekt, nawet i pomimo tego, że jest powiązany z Archiwum X, warto poznać. Drugie nazwisko, które trzeba wymienić przy okazji tej serii, to Adam Jones. Jest to gitarzysta zespołu Tool, prywatnie przyjaciel Steve'a Nilesa. No i panowie oboje stwierdzili, że z racji tego, że są fanami z Archiwum X, no to mogą spróbować swoich sił jako scenarzyści. Za rysunki w tym projekcie odpowiada Tom Mandrake. Na temat tych rysunków jeszcze, myślę, powiem troszeczkę więcej w późniejszej części nagrania. Ale zacząć trzeba od tego, o czym w ogóle jest ten komiks. Tak jak już wspomniałam, ten crossover liczy 6 zeszytów. I stanowi swoisty prequel tych wydarzeń, które dzieją się w jakby podstawowej serii, 30 dniach nocy. A cała historia rozpoczyna się w momencie, kiedy jeden z kierowców ciężarówek w trakcie nocy polarnej na drodze znajduje porzucone ciężarówki oraz słup, na którym odkrywa bezgłowe, pozbawione krwi zwłoki. U stóp tego słupa są poukładane ludzkie głowy. Miejscowa policja chyba nie do końca daje sobie radę z taką sporą zagadką i na miejsce zostają wezwani agenci Mulder i Scully. Muszę powiedzieć, że z Archiwum X to moim zdaniem idealny temat do crossoverów. Tym bardziej, że w tym podstawowym serialu było niewiele odcinków o wampirach. Jak tak się zastanowić, to ja przypominam sobie na pewno 3, wliczając ten o meksykańskim kozim wampirze. Oczywiście Bad Blood i 3 z sezonu drugiego. Wymieniłam je niechronologicznie, ale mniejsza. To, co najbardziej spodobało mi się już na starcie tej opowieści, to fakt, że scenarzyści moim zdaniem czują to, co w serialu jest najlepsze. Z racji tego, że sami przyznają się do bycia fanami The X-Files, no to te fascynacje i znajomość serialu można wyczuwać już od w sumie pierwszych kadrów, kiedy agenci pojawiają się na scenie. A dodatkowo mają tutaj naprawdę bardzo trudny orzech do zgryzienia, no bo jak wytropić i przede wszystkim udokumentować to, że sprawcami brutalnych morderstw są wampiry. Dodajmy do tego na Alasce. Klimat historii jest świetny. Przywodzi mi na myśl rzeczywiście kilka takich klaustrofowicznych odcinków serialu, którymi zachwycałam się podczas oglądania tych pierwszych serii. Mamy tutaj zimno, miejsce odcięte od świata, bezkresne przestrzenie i do tego wszystkiego właśnie ta noc polarna. A skoro już mówiliśmy na temat właśnie tej nocy polarnej, no to muszę przyznać, że dla mnie cały pomysł, punkt wyjścia w serii 30 dni nocy jest rzeczą kapitalną, ponieważ pomimo tej swojej prostoty, no bo mamy tutaj właśnie noc polarną, miesiąc ciemności, i panoszące się w tym czasie wampiry, no aż dziw bierze, że nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł, nie zdecydował się wykorzystać tego potencjału. Pomimo tego wszystkiego, co można zarzucić całej serii, no to ja jestem już jakby na starcie kompletnie zachwycona. Właśnie tym, że to rozwiązanie jest w sumie
właśnie bardzo proste, ale daje całą masę możliwości wykorzystywania i przestrzeni, i budowania tego nastroju właśnie osaczenia. A do tego trzeba dodać, że opisane zarówno w tej głównej serii, jak i w tym crossoverze, który dzisiaj omawiamy, wampiry są no, czymś naprawdę rewelacyjnym. Dzikie, pradawne bestie, 100% drapieżnicy, mają swój własny język, są zwinni, brutalni i trudni do opanowania. I to też jest w sumie taki motyw, który mnie jakby no, już od razu złapał za gardło, no bo kiedy usłyszałam pierwsze informacje na temat tego, że powstanie w ogóle taki miks z archiwum Mix i 30 dni nocy, no to próbowałam to sobie jakoś wyobrazić właśnie w oparciu o to, co wiem na temat obydwu serii. I bardzo śmieszne mi się wydawało to, jak w to wszystko zostaną wrzuceni właśnie ci moi ukochani bohaterowie. Mulder, który jak wiadomo wierzy we wszystko, no i Scully, która tym swoim takim sceptycznym podejściem no to potrafi naprawdę nieźle wkurzyć. I to jest właśnie ten element, który jest tak znakomicie rozpisany, bo w niektórych momentach lektury tego komiksu, to ja miałam takie wrażenie, że jest to rzecz napisana przez fanów, trochę też dla fanów, ponieważ czytając i patrząc na te kadry, no to ja miałam takie wrażenie, jakbym rzeczywiście oglądała jakiś nieznany do tej pory odcinek z archiwum Mix. Mulder jest oczywiście Mulderem, takim jak w pierwszych sezonach rzuca jakimiś śmiesznymi tekstami. Scully jest oczywiście sceptyczna do bólu, także jest to naprawdę moim zdaniem bardzo dobre przeniesienie tego, co w serialu najlepsze, na karty komiksu. Jednak mimo wszystko scenarzystom nie udało się uniknąć błędów. Takim w sumie najważniejszym zarzutem, który będę miała, to będzie to związane troszeczkę z rysunkami, a troszeczkę z tym, że jednak nie do końca scenarzyści wykorzystali drzemiący w historii potencjał. Bo właściwie zastanawiam się, jeśli miałabym polecić komuś ten cykl, to mam pewien problem właśnie z umiejscowieniem go. Bo z jednej strony jest to właśnie takie klasyczne X-Files. I teraz w momencie, kiedy będzie to czytał ktoś, kto lubi powiedzmy tę drugą serię, to może się tak nie do końca w tej historii odnaleźć. To po pierwsze. A po drugie, nie będą go bawiły te wszystkie smaczki, które gdzieś tam właśnie są w fabule poutykane. Natomiast jeśli z kolei fani z archiwum Mix będą czytać ten projekt, to mogą nie zrozumieć niektórych odniesień do tej serii komiksowej. Z tego, co przed nagraniem przeczytałam i przesłuchałam kilka recenzji internetowych, no to w takim poglądzie nie jestem odosobniona, bo okazuje się, że większość tych recenzentów, która zajmowała się rozpisywaniem właśnie tej komiksowej serii na czynniki pierwsze, no to też wspominała o tym, że jest to w sumie połączenie dwóch dość hermetycznych cykli. I teraz jako ciekawostka to można to rzeczywiście traktować no, z ogromnym sentymentem, szczególnie z punktu widzenia fana z archiwum Mix. Natomiast w przypadku osób niezaznajomionych z tą drugą serią, no to niektórych sytuacji można tutaj nie wyłapać. Chociaż ja przyznam szczerze, bo po pierwsze czytałam ten komiks po angielsku, a po drugie, tak jak już wspominałam, nie znam podstawowej serii, no to mimo wszystko odnalazłam się w historii znakomicie. Nie miałam tego problemu z jakimś tam poszukiwaniem, a dodatkowo właśnie poczułam się na tyle zaintrygowana dalszym ciągiem historii, że jestem zdecydowana na to, żeby tę komiksową serię dalej jakby kontynuować. Dodatkowo minusem moim zdaniem jest tutaj także właśnie fakt, że
scenarzyści doskonale znają serial i mam w paru momentach takie wrażenie, że naoglądali się go troszeczkę za dużo. No bo zdarza im się przeszarżowywać z tymi wszystkimi fajnymi w serialu motywami. Mamy na przykład w momencie, kiedy nasi agenci badają miejsce zbrodni, no to jest taka scena, że opatulona Scully rozmawia z lokalnym oficerem policji, oficerem Santoro, a Mulder przylatuje helikopterem na miejsce zdarzenia i wychodzi z tego helikoptera ubrany tylko w garnitur. Naprawdę na Alasce nie pomyślał o tym, że trzeba się ciepło ubrać. To ja rozumiem, że Mulder jest takim człowiekiem troszeczkę oderwanym jakby od rzeczywistości, tam te UFO i różne tego typu rzeczy, no ale halo, do tego stopnia. Znaczy, to można potraktować na zasadzie żartu, natomiast w momencie, kiedy ja próbuję sobie przypomnieć jakieś takie głupawki, które mogłyby się zdarzyć w serialu, no to właściwie aż takich numerów Mulder chyba nie robił. Chociaż teraz jak o tym myślę, to nie jestem tak do końca pewna. Dodatkowo jest też jedna scena, która po prostu zwaliła mnie z nóg. Otóż nasi agenci lecą helikopterem i zostają zaatakowani przez wampira, który ten helikopter tam łapie w locie, wyrzuca jednego z pilotów i Mulder, który parę kadrów wcześniej w pokoju hotelowym oglądał klasyczny film o wampirach, w którym pogromca wbija kołek i grozi bestii krucyfiksem. No to co robi nasz agent w momencie, kiedy wampir wchodzi do helikoptera? Ano, bierze flary do ręki i układa krzyż. Oczywiście skojarzenie z pewną kultową sceną z odcinka Bad Blood jest jednoznaczne. Tam Mulder robił krzyż przeciwko wampirom z bagietek, ale to jest właśnie taki etap przegięcia, który powoduje, że patrzymy na te kadry i myślimy sobie, no tak, naprawdę? Z jednej strony jest to takie typowe, a z drugiej aż irytujące. Ponadto Scully, tak jak już wspomniałam, jest sceptyczna do bólu, nawet w momencie, kiedy robi sekcję zwłok wampira. Próbuje wszystko racjonalnie wytłumaczyć. Jest też tam na przykład jednym z wątków, jest odkryta pod śniegiem zakopana dziewczynka, która po kontakcie ze światłem słonecznym staje w płomieniach. No i Scully oczywiście też usiłuje to wytłumaczyć wszystko naukowo. No nie, żeby nie było tak, że ja czepiam się tylko i wyłącznie tego, co scenarzyści przeszarżowali moim zdaniem trochę, bo to wszystko to są w sumie takie pierdółki, które mnie osobiście jako pasjonatce serialu nie psuły zabawy z czytaniem. Natomiast są dwie rzeczy, które też nie zostały moim zdaniem do końca wykorzystane. Pierwszą jest nowy wprowadzony bohater, który się nazywa Daniel Robert Frenchy, tak go zdrobniale nazywa Mulder. Mam z nim jakiś prywatny właśnie zatarg, który jeszcze troszeczkę sięga czasów Quantico w Akademii, w której oboje się uczyli. I w sumie to ten bohater jest taki irytujący, że aż jest to dla mnie niewiarygodne. Chciałabym w momencie, kiedy już scenarzyści idą w tym kierunku i wymyślają jakąś nową postać, no to bardzo, bardzo bym była zadowolona, gdyby jednak coś tej postaci dobudowali. Natomiast Frenchy po prostu się pojawia. Można się domyśleć, jak kończy, skoro, tak jak już powiedziałam, jest to bohater wprowadzony tylko do tej serii. No i w sumie trochę szkoda, bo właściwie oprócz tego, że ma on jakieś tam prywatne utaczki z Mulderem, no to nic więcej na temat tej postaci nie wiem. No tylko tyle, że jest dupkiem. Nic poza tym.
Odnośnie szaty graficznej, odnośnie rysunków, to muszę przyznać, że są one naprawdę bardzo klimatyczne. Tutaj rysownik rzeczywiście się postarał. Ta kreska jest taka troszeczkę nieuporządkowana, nieperfekcyjna. Co będę chwaliła bardzo mocno, no to te wszystkie sceny z wampirami. Tutaj ten horror jest rzeczywiście ciekawie wykorzystany. Te pierwotne potwory rzeczywiście wyglądają przerażająco. Dodatkowo rysownik ma też świetne wyczucie budowania grozy na zasadzie gry światła i cienia. Te elementy rzeczywiście znakomicie wykorzystuje. Natomiast ja mam pewien problem z emocjami tych postaci, bo o ile do samego ich wyglądu jakby nie będę się tutaj za bardzo czepiała, no bo Mulder jest stylizowany na twarz Davida, Scully wygląda jak Gillian, czyli to są ci bohaterowie, których zapamiętałam, których znam i których chciałabym zobaczyć. No to mam czasami wrażenie, że emocje bohaterów w poszczególnych scenach są troszeczkę za bardzo przerysowane, a widać to szczególnie mocno podczas takiej jednej specyficznej sceny, gdzie Mulder i Scully spotykają lokalną ludność podczas jakiegoś rytuału i ci tubylcy każą im uśmiechnąć się, żeby zobaczyć ich zęby, czy aby na pewno nie są właśnie tymi drapieżnikami. No i ten kadr, na którym Scully i Mulder się uśmiechają, jest po prostu mega dziwny. Jak tylko nadarzy mi się okazja, to może tam w komentarzu gdzieś na fanpage'u zrobię zdjęcie i po prostu wam ten kadr pokażę. Każdy, kto oglądał serial, zrozumie, o co mi chodzi, bo jest to naprawdę tak mega, mega przerysowane, że aż brak mi słów. Jeszcze na zakończenie chciałabym powiedzieć parę słów na temat samej historii i też jej zamknięcia. Cóż, z punktu widzenia fanki z archiwum Mix, no to jest to naprawdę ciekawa historia. Mogę ją z czystym sumieniem polecić, szczególnie takim zatwardziałym fanom, którzy już serial widzieli kilka razy i którzy też odnajdą się właśnie w tych wszystkich jakichś tam sytuacyjnych żartach i tych schematach znanych właśnie z odcinków z archiwum Mix. Jest to naprawdę ciekawe połączenie. Sama końcówka, no cóż, ona ma, tak jak już wspominałam, podprowadzać pod tę główną serię i mam takie wrażenie, że Mulder i Scully są jakby właśnie wprowadzeni na zasadzie takiej ciekawostki, elementu dodatkowego. Natomiast, tak jak już mówiłam, absolutnie nie psuje to zabawy i myślę, że jeśli ktoś jest fanem z archiwum Mix, no to jest to pozycja naprawdę godna uwagi. Szkoda, że nie ukazała się na polskim rynku. Wiem, że za granicą można ją było kupić zarówno w formie właśnie pojedynczych zeszytów, z których każdy miał naprawdę fajną, klimatyczną okładkę. Bardzo mi się podobają te okładki. Ja. Dodatkowo ten komiks jest też dostępny w formie wydania zbiorczego, które ma 144 strony, ale ja wolę moje wydanie. Jest rzeczywiście, jak tak się na nie patrzy, na ogół tych okładek, to rzeczywiście robi wrażenie fajnej, zwartej całości. Jeśli nadarzy się okazja, to chciałabym też może w najbliższym czasie, oprócz tych wszystkich planów, o których już wspominałam na początku tego nagrania, to mam taki plan, żeby opowiedzieć wam też o drugim crossoverze, bo paradoksalnie z archiwum Mix takich połączeń z innymi seriami nie doczekało się zbyt wielu, niestety. Co się zmienia i bardzo mnie to cieszy. W 2014 roku ukazała się też taka seria The Conspiracy, która obejmowała 4 zeszyty, w których pojawiają się bohaterowie właśnie z archiwum Mix oraz innych serii komiksowych, między innymi Pogromcy Duchów, Kruk oraz Transformers. Bardzo mnie to zaintrygowało. Przyznam, że nie słyszałam na temat tej serii zbyt dużo wcześniej, tylko gdzieś tam mi mignęły okładki. Jakoś nie byłam na tyle zainteresowana, żeby to kupić, ale teraz na potrzeby podcastów czemu nie?
Z Archiwum X wraca, warto o nim mówić, bo jest tutaj rzeczywiście masa ciekawych rzeczy do omawiania. Mam nadzieję, że bardzo dobrze wam się tego słuchało i że gdzieś tam są jeszcze jacyś fani, którym tym nagraniem sprawiłam frajdę. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć! Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!